w dalszym ciągu polskim naukowcom, polskim badaczom przyznawanych jest dosyć mało grantów na badania z różnych światowych organizacji. Tak, problem badań w szkołach wyższych jest zupełnie inaczej prezentowany w tej chwili, kiedy kształci się to ogromną liczbę studentów. Dawniej uczelnie w większym stopniu zajmowały się badaniami naukowymi. W tej chwili jakby wraca ten temat i trzeba wyraźnie powiedzieć, że 1,5 miliarda złotych rocznie otrzymują uczelnie właśnie na badania naukowe i jest szereg opracowań, szereg sukcesów, również wdrożeniowych. Natomiast słabością w ogóle polskiej nauki jest mała liczba wdrożeń. To jest problem z jednej strony dobrej oferty opracowań naukowych, potrzebnych, spodziewanych, oczekiwanych przez przemysł czy przez systemy zarządzania, a z drugiej strony faktem, iż gospodarka w dużym stopniu spleciona z gospodarką europejską jakby chętniej korzysta z opracowań innych ośrodków naukowych spoza kraju, mniej chętnie z polskich i to oczywiście jest zjawisko wysoce niekorzystne. W tej chwili trwa pewien proces transformacji w systemie finansowania i uzależniania dofinansowania przez państwa. To jest skala jednak 5 miliardów w skali i uczelni, i instytutów badawczych, po to, żeby był wyraźny przepływ efektów tych badań do praktyki, do gospodarki. To idzie bardzo trudno, ale w tej chwili badamy ten problem i miejmy nadzieję, że to się powinno udać. Bardzo mało polskich badaczy próbuje rzeczywiście wnieść coś nowego do nauki. Oni zwykle powielają badania innych naukowców, że próbują potwierdzić to, co zostało już odkryte. To jest również problem kadr naukowych, nie tylko w szkołach wyższych, ale i w instytutach. Obserwowaliśmy przez wiele lat pewien drenaż mózgów. Ci zdolniejsi często wyjeżdżali, nie zawsze wracali ze stypendiów i na własną rękę. No właśnie, bo polscy naukowcy dostają stypendia i to ogromne, dostają tylko za granicą. Stypendia za granicą, one są bardziej atrakcyjne. Chodzi o to, że te nasze stypendia i nasze warunki naukowe muszą być równie atrakcyjne. I to nie tylko jest kwestia samego uposażenia, ale również wyposażenia badawczego, bo często brak nowoczesnego wyposażenia badawczego jest barierą nie do przebicia. Dzisiaj świat nauki wymaga bardzo dużej wszechstronności syntezy i to wyposażenie musi być porównywalne. To nie są czasy, żeby coś wymyśleć w garażu czy w jakimś bardzo prymitywnych warunkach. Panie dyrektorze, to trzeci duży problem uczelni wyższych. Rzesza absolwentów z dyplomami w ręku, absolwentów bezrobotnych. Trzeba to też sobie zdawać sprawę z tego, że spośród tych 1,8 miliona studentów nie wszyscy dostają oferty zadowalające ich na rynku pracy i po prostu ciągle oczekują jakiejś pracy, szukają pracy. Czasami wręcz nie przyznają się do tego, że mają dyplomy, zwłaszcza dyplomy niekoniecznie renomowanych uczelni i pracują według innych kwalifikacji i według innych możliwości. Czasami w tej pracy ujawniają swoje rzeczywiste przygotowanie, udaje im się przejść jakieś stopnie awansu, ale nie zawsze. Stąd rzeczywiście ponad 200 tysięcy szacowana jest populacja z wyższym wykształceniem, którzy nie pracują, korzystając z tego statusu. No, z drugiej strony pracodawcy skarżą się, że absolwenci studiów, którzy do nich przychodzą, są nieprzygotowani do pracy. Mówią, że uczelnie źle przygotowują im pracowników. To jest to problem też takiej małej elastyczności polskich uczelni. Tak, to jest problem w ogóle polskiej edukacji, bo również w edukacji tej podstawowej czy średniej ciągle przeważa pogląd, że trzeba wszechstronnie z różnych dziedzin naukowych pompować wiedzę młodym ludziom
Natomiast na ten aspekt praktyczny nie zwracało się w przeszłości i dotychczas chyba też nie zwraca się dostatecznej uwagi. Ale to jest również związek, również słaby związek uczelni z praktyką gospodarczą. I to idzie w parze. Jeżeli uczelnia bardzo teoretycznie kształci, nie ma żadnych kontaktów, nie realizuje żadnych programów badawczych na przykład na styku z praktyką, to na ogół ci studenci też są dość daleko od praktycznych rozwiązań, czyli praktycznie przychodzą jako absolwenci do jakiegoś zakładu i uczą się od nowa tego zakładu, tej technologii, czy też światowej technologii, wysyłani są natychmiast na jakieś kursy do szkolenia, a tymczasem menedżerowie oczekują, że to są ludzie przygotowani do zawodu. I uczelnie, które bardziej są związane, nawet uczelnie prywatne, mamy już takie w Polsce, które realizują jednocześnie tematy praktyczne, inaczej kształcą tych studentów i ci są rozchwytywani. Najwyższa Izba Kontroli chce pomagać w naprawianiu państwa. Czy w tym konkretnym obszarze, obszarze systemu szkolnictwa wyższego, Najwyższa Izba Kontroli może w czymś pomóc? No, myślę, że tak. Najlepszym potwierdzeniem była sugestia, prośba wręcz o przeprowadzenie takiej kontroli, wykorzystanie środków publicznych przez szkoły wyższe. O tę kontrolę poprosił premier, poprosiła Komisja Sejmowa Edukacji, poprosili rektorzy niektórych korporacji, właśnie bacząc na te różne systemy rozliczeniowe, a nieprawidłowości dotyczyły zasadniczych kwestii, na przykład przeznaczania środków publicznych nie na te cele, na które powinny być przeznaczone, czy też na przykład próby finansowania działalności bieżącej uczelni z funduszu stypendialnego, który jest nienaruszalny i powinien być przeznaczony na te cele. Wreszcie wiele nieprawidłowości stwierdziliśmy w samym funkcjonowaniu tych stypendiów, rozdziału, terminowości. No, dla studenta, który czeka na to stypendium, jest to dla niego rzecz niesłychanie ważna i tutaj nawet kumulowanie tych wypłat w krótkim, oczekiwanie przez kilka miesięcy jest sprawą bardzo ważną i wiele innych nieprawidłowości, ponad 200 wniosków łącznie żeśmy sformułowali i wszystkie te wnioski bądź już są zrealizowane, bądź mamy zapewnienie, że zostaną zrealizowane. Sprawdzimy to oczywiście przy najbliższej kontroli. Natomiast w 2013 roku przymierzamy się do trudnej, właściwie nowatorskiej kontroli oceny efektów kształcenia w polskich szkołach wyższych. W tej chwili przygotowujemy się do kontroli w tym roku już oceny efektów kształcenia w szkołach podstawowych i średnich i chcemy taki cały ten cykl edukacyjny w Polsce prześledzić z punktu widzenia, jakie rzeczywiście efekty uzyskujemy, jakie są bariery, żeby te efekty były zadowalające dla społeczeństwa, dla rodziców, dla oferty rynku pracy. To jest dość trudna kontrola, ale no tym bardziej się do tego przygotowujemy. Kontrole trudne, ale wydaje się, że konieczne. Konieczna, tak. Mamy żywe zainteresowanie zainteresowanych resortów, jak również komisji, właściwych komisji sejmowych. Jest oczekiwanie na te kontrole. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.